Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na nadchodzący tydzień, którą nagrywam z fantastycznego miejsca, idąc czerwonym szlakiem w okolicach miejscowości Kopcie, to jest gmina Bliżyn. I bardzo jestem, idąc w stronę rezerwat Świnia Góra, w Górach Świętokrzyskich i jestem w bardzo fantastycznym miejscu, zwanym dębami nad stawiskami. To są bardzo stare dęby, popatrzcie, zbliżę się tutaj do pnia, zobaczcie jaki jest stary i wielki. Ja tutaj podchodzę, zobaczcie, jestem tu, jak ile on ma lat? 300, 400, może więcej, 500 lat. Tu jest kolejny dąb, tu jest kolejny obok mnie, też bardzo stary, też bardzo wielki, niesamowite. Popatrzcie, kapliczka. To jest jeszcze oczywiście taka tradycja z czasów pogańskich, ponieważ w dęby waliły pioruny, więc uważane były za święte. Więc stawiano jakby tutaj różne wota jeszcze z czasów pogańskich, przedchrześcijańskich. No i zostały właśnie kapliczki. Popatrzcie, jaki stary, wielki dąb. Fantastyczne miejsce, ciekawe, piękne. Jak będziecie kiedyś tutaj szli czerwonym szlakiem, to na pewno tutaj to zobaczycie, cudowne miejsce. Co nas czeka w tym, no już wrześniowym tygodniu? Mieliśmy w Polsce spore ochłodzenie. Mówię w Polsce, dlatego że oglądają nas ludzie na całym świecie. I ja tak czasami opowiadam o naszych tutaj, o pogodzie, o sytuacji, a przecież oglądacie nas na całym świecie, w Stanach, w Australii, w Chinach, w RPA, w całej Europie. Więc troszkę tak na pewno dla tych, którzy tęsknią za Polską, takie parę jakby obrazków z natury. Więc mieliśmy bardzo, bardzo, to jest nieprawdopodobne, najcieplejszą drugą połowę sierpnia, ja nie pamiętam. W całym moim życiu niesamowicie ciepło było. Po prostu niezwykłe, gorące noce w drugiej połowie sierpnia. No i za sobą mamy duże ochłodzenie, ale ja wiem, czy aż takie duże, po prostu mocno padało. Były bardzo silne nawałnice. No i się pogoda uspokoiła, jest teraz całkiem przyjemnie, miło właśnie do chodzenia na spacery. Mamy początek września i zarazem początek roku szkolnego w Polsce, bo 4 września właśnie dzieciaki idą do szkoły wyjątkowo w tym roku, trochę dłuższe wakacje. No ale przez to jakby to przedłużone trochę te wakacje, no ale tak jakoś pogoda się niesamowicie nałożyła właśnie na ten czas i tej zmiany pory roku, no się pory roku jeszcze oczywiście w sensie astronomicznym nadal jest to lato, aczkolwiek klimatycznie w Polsce mówi się, że początek września to już jest początek klimatycznej jesieni. No na pewno jeszcze ciepło będzie. Co nas czeka ciekawego na niebie? Zaczynamy tydzień bardzo ważnymi akcentami, bardzo ciekawymi akcentami. Mianowicie dziś w poniedziałek po sześciu tygodniach retrogradacji, wędrówki ruchem wstecznym, Wenus wkracza w ruch postępowy. Co się stanie, jeśli Wenus ruszy do przodu? No przede wszystkim będzie to miało pozytywne znaczenie, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy mieli poczucie pewnego rozczarowania, niespełnienia, że tej miłości wakacyjnej brakowało, że tych romansów, przygód, szaleństw miłosnych było tak mało, że tęskniliście za różnymi tam chwilami fajnymi. Wenus ruszy do przodu i ruszą nasze sprawy, oczywiście związane z Wenus, czyli zabawa, przyjemność, kontakty towarzyskie, spotkania z bliskimi, miłosne imprezy, zdarzenia, randki, czyli to będzie tutaj oczywiście znacznie, znacznie lepiej się układa. Więc ten pozytywny wpływ Wenus na pewno zauważycie, zwłaszcza ci wszyscy, którzy mieli wrażenie, że popadli w jakąś gnuśność, lenistwo, zniechęcenie, taką pasywność, czyli te tendencje, nazwijmy to nieharmonijne Wenus, one mogły się ujawniać i mogły Wam nieco dokuczać. No i teraz troszkę ruszę do przodu. Zupełnie, totalnie przeciwnie zachowa się Jowisz, który akurat właśnie w poniedziałek rusza do tyłu. Niemal na 4 miesiące, w grudniu, pod koniec grudnia dopiero ruszy do przodu, czyli Jowisz wkracza w ruch wsteczny, wędrując przez znak byka. Oczywiście globalnie ma to jakieś tam swoje znaczenie i niesie pewne jakby konsekwencje globalne dla świata,
Ale nas oczywiście interesuje taki, powiedzmy, wątek osobisty. Jak to dla nas może, jak to na nas może wpłynąć? Jak to na nas może działać? Otóż ci wszyscy, którzy mieli ambitne plany wakacyjne, wymyślali sobie różne, co tu będą robić po tych wakacjach, niesamowite rzeczy, wow, będą zmieniać, uczyć się, rozwijać, walczyć ze swoimi słabościami. No i przychodzi wrzesień, a tu jakoś ten entuzjazm, ta mobilizacja, te pozytywne tendencje, to spłyną się jak bańka mydlana. Czyli istnieje tendencja osłabienia tych wszystkich działań Jowisza, czyli pozytywnego nastawienia, optymizmu. Czyli w zasadzie Wenus ruszyła do przodu, Jowisz ruszył w tył, a pewne pasywne tendencje są podobne Jowisza i Wenus. Czyli rzeczywiście właśnie może się to ujawniać w postaci tendencji do stagnacji, do osłabienia, braku motywacji, gnuśności, imprezowania, folgowania sobie różnym przyjemnościom, nałogom, słabościom. Czyli de facto po prostu musimy zwracać uwagę do końca roku na to, co my sobie tam wymyśliliśmy, co sobie zaplanowaliśmy, nasze idee, plany, koncepcje, wizje związane z rozwojem osobistym, wiedzą, nauką, planami inwestycyjnymi, biznesowymi, bo to może na skutek retrogradacji Jowisza słabnąć. Na szczęście, tak jakby na utarcie łez, a może nie tylko na utarcie łez, ale też na wzmocnienie naszych jakby też potencjałów umysłowych, w tym dniu, właśnie w poniedziałek, Merkury znajdzie się w trygonie z Jowiszem. Bardzo dobry aspekt, bardzo harmonijny, pomyślny, sprzyjający myśleniu, a Merkury jest w końcu w ruchu wstecznym, czyli no na pewno Jowisz jest i Merkury, więc to jakby dobrze im zrobi. Dobrze im zrobi, że się znajdą w harmonijnym aspekcie, czyli będzie to sprzyjało różnym działaniom związanym z myśleniem, zarządzaniem informacją, uczeniem się, zdobywaniem wiedzy, czyli ten dzień wykorzystajmy mimo wszystko. Cokolwiek by się tam działo z tymi planetami, wykorzystajmy na jakby taką lepszą koordynację naszych planów, myślenia, działania, intelektu, naszych jakby kontaktów międzyludzkich, bo to jest też bardzo dobry aspekt, jeśli chodzi o negocjacje, spotkania, rozmowy, zwłaszcza ci, którzy są po wakacjach i zaczynają rozglądać za pracą, bo powiedzieli sobie, dobra, wolne, mam za sobą, odpoczywam, rzucam wszystko, no i trzeba się wziąć do roboty. No i niektórzy będą się brali do roboty we własnych interesach, jako freelancerzy, jako ludzie niezależni zawodowo, ale są tacy, którzy muszą szukać pracy, no bo po prostu mają taką jakby koncepcję, że potrzebują pewnego rodzaju osadzenia w jakiejś strukturze. No i to jest dobry aspekt na pewno dla Was. We środę Słońce w koniunkcji z Merkurym. W astrologii tradycyjnej mówi się, że jeżeli jakaś planeta jest blisko Słońca, no to ulega tak zwanemu spaleniu. Czyli pojawia się pojęcie spalenia planety. No i to jest niekorzystne. Według astrologii tradycyjnej oczywiście, bo ta współczesna astrologia już troszeczkę sobie odpuściła te takie różne tradycyjne formuły, ale co to znaczy? Uważa się, bo jak to z tym Słońcem jest? No bo w końcu wielu nas Słońce traktuje jako taką pomyślną, dobrą planetę, energetyczną, niosącą szczęście. Słońce jest generalnie dobroczynne. Słońce jest generalnie pozytywne. Ale promienie Słońca są palące. To promienie Słońca są jakby zabójcze według astrologii tradycyjnej. To jest bardzo ciekawe w kontekście fizyki. Ponieważ, właśnie jeszcze a propos fizyki. Dlatego, że mówi się, że poza jedną sytuacją, kiedy planeta jest w centrum pozycji Słońca, czyli jej w takim bardzo dokładnej koniunkcji ze Słońcem, wtedy jest w tak zwanym kazimi. Kazimi, czyli tak zwanym sercu Słońca. Połączenie się z sercem Słońca jest pomyślne, czyli jakby w środku jest dobrze, a na zewnątrz niekoniecznie. I to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia astrofizyki i związanej z samą gwiazdą. Mianowicie w środku, wewnątrz Słońca panuje temperatura kilku tysięcy stopni, ogromne ciśnienie, ale temperatura kilku tysięcy stopni. Natomiast w promieniach słonecznych, czyli w koronie słonecznej, potrafią się pojawiać w tych protuberancjach, czyli tych wyrzutach plazmy, temperatury rzędu milionów stopni.
Czyli to tłumaczyłoby, dlaczego ci starożytni coś intuicyjnie czuli, zupełnie jakby wiedzieli, jak to działa. No taka ciekawostka niesamowita. Więc z tym Merkurym tak będzie, że oczywiście ja, moim zdaniem osobiście, ja uważam, że ta koncepcja spaleń planet to już jest trochę przestarzała i że ona już, no generalnie mówiąc najogólniej, chyba już nie bardzo jest adekwatna do współczesnych czasów i do współczesnych, że tak powiem, realiów. Ale okej, jeśli ktoś chce, lubi, to można traktować ten dzień jako po prostu uwaga na te nasze działania umysłowe, ponieważ Słońce może je przyćmiewać, przypalać poza samym momentem ścisłej koniunkcji. Czyli jak wyłapiemy tą ścisłą koniunkcję, sobie znajdźmy w efemerydach czy w pozycjach planet, kiedy jest koniunkcja, wtedy będzie ok. I w piątek bardzo fajny, bardzo przyjemny aspekt, tak zwany aspekt królewski, według Klaudiusza Ptolemeusza, Słońce w trygonie z Jowiszem. Uważało się w starożytności, że trygony Jowisza są szczęśliwe, pomyślne, optymistyczne, niosące dobrą energię, pozytywną energię. No i właśnie to jest taki aspekt, który jest harmoniczny, harmonijny, przyjazny. Będzie takim fajnym zaproszeniem do pierwszego po wakacjach weekendu. Bardzo jest to dobry, fajny, miły, sympatyczny zdarzenie astrologiczne, które sprzyja planom, towarzyskim spotkaniom kulturalnym, w ogóle życiu kulturalnemu, szkoleniom, jakimś imprezom o charakterze umysłowym, intelektualnym, szkoleniowym, towarzyskim, duchowym, filozoficznym. Bardzo dobry aspekt, bardzo dobra taka energia. Także tydzień bardzo ciekawy. Chciałbym zaprosić Was do mojego sklepu na www.solarius.pl. Dlaczego? Ponieważ mamy trzecią rocznicę sklepu solarius.pl i przygotowaliśmy dla Was szczególną, fantastyczną okazję, fantastyczną ofertę. Mianowicie do środy, od dziś, od czwartego do środy, wszystkie kursy wideo, wszystkie kursy w sklepie, czyli kursy astrologiczne i kursy tarota, będą obniżone o 45%. Czyli to jest przez 3 dni fantastyczna okazja, żeby poznać tajniki astrologii, poznać tajniki tarota. Więc wszystkie kursy wideo, wszystkie kursy w sklepie będą obniżone o 45% przez te 3 dni, ale i książki, i bransoletki, i inne różne fajne rzeczy też będą miały atrakcyjne ceny, więc zaglądajcie. Oczywiście Wy już wiecie na pewno, ale jak ci, którzy nie wiedzą, bo byli na wakacjach, że już w sprzedaży jest astrokalendarium na rok 2024 z moim osobistym podpisem. Czyli co nas czeka na niebie? Każdy dzień będzie omawiany. Każdy dzień ma swoją jakąś energię, aspekty, układy. No i ja w tym właśnie astrokalendarium omawiam każdy dzień, co się tam dzieje w tych gwiazdach, energia dnia, czyli jakie działania podejmować w kontekście tegoż właśnie dnia, więc zapraszam. Astrokalendarium znane już, to już jest czwarta edycja, czwarte wydanie, więc wiecie, znacie, lubicie, zaglądacie. Bardzo dopracowane w szczegółach. Nawet jeżeli były jakieś drobne pomyłki wcześniej, to już ich nie ma. Bardzo, bardzo długo, precyzyjnie analizowałem wszystkie detale, drobiazgi, więc uważam, że będziecie zadowoleni. Zresztą to jest taki przewodnik trochę duchowy, energetyczno-duchowy, dlatego że pozwala nam nawigować po tych różnych meandrach życia, pokazując nam te różne fajne rozwiązania. I tym jest właśnie astrokalendarium. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Z innych wydarzeń w Szkoła Astrologii. Szkoła Astrologii Solarius, moje 33 lata doświadczeń. Zapraszam Was serdecznie do zapisywania się. Niedługo startujemy. Przez półtora roku będą zajęcia, 15 spotkań, więc kolejna okazja szybko się nie pojawi, dopiero w 2025 najwcześniej, kiedy będzie ruszała kolejna edycja szkoły. Więc to jest okazja dla tych wszystkich, którzy chcą astrologię studiować, więc nie zostało dużo czasu, żeby się zapisać. Są jeszcze miejsca, 24 miejsca jest na szkole. Mamy mocno zindywidualizowany sposób pracy w naszej szkole, więc zapraszam serdecznie. Z innych jeszcze wydarzeń, w, na Łęczowie warsztat Droga Życia od 21 do 23 września dla tych wszystkich, którzy chcą sprawdzić, dokąd zmierzają, dokąd ich prowadzi astrologia, dokąd ich prowadzi życie, chcą
poznać swoje ukierunkowanie życiowe, które cel życia, sens życia, kierunek, rozwój. Pracujemy z horoskopem, pracujemy z naszymi układami astrologicznymi oraz wydarzenia związane z tarotem. 18 października startuje kurs online Tarot Wróżebny dla tych wszystkich, którzy chcą poznawać tajniki tarota, ale w sensie praktycznym, czyli jak pracować z kartami, co z nimi robić, jak pracować z człowiekiem. To nie tylko dla wróżek. To nie jest tylko kurs dla wróżek. Dla również ludzi, którzy sobie amatorsko chcą zajmować tarotem, pracować dla siebie, dla swoich bliskich, dla terapeutów, dla trenerów, dla tych wszystkich, którzy pracują z tarotem również w kontekście jakimś artystycznym, duchowym, mistycznym, medytacyjnym. Ponieważ praca z tarotem to nie tylko wróżenie, w sensie takim czysto wydarzeniowym, to jest też taki rodzaj poznawania siebie, więc ten kurs to nie jest tylko kurs takiego klasycznego wróżenia, rozumianego, co tam się wydarzy, ale również kim jestem, do czego zmierzam, jakie są moje zasoby, potencjały, czyli aspekt rozwojowy i to bardzo mocno rozwojowy. A oczywiście jedno z drugim się świetnie łączy. A dla tych wszystkich, którzy chcą jeszcze zrobić mocniejszy krok, jeszcze dalej, jeszcze głębiej, jeszcze więcej, spotykamy się w Nałęczowie na kursie Tarot Wróżebny Praktyka Mistrza od 20 do 22 października, gdzie pracujemy z tarotem oczywiście, w tym właśnie systemie, ale bardziej tak właśnie osobiście, czyli spotykamy się razem, rozmawiamy, pracujemy z tarotem, trochę zabawy, trochę nauki, trochę rozwoju, trochę też treningu, fantastyczne miejsce. Są jeszcze miejsca na ten warsztat, jest bardzo popularny ten warsztat właśnie tarotowy. Też tarot to jest też moja długa droga życia, 33 lata, więc zresztą napisałem książkę, moją pracę magisterską o tarocie, więc to jest moja fascynacja. Tarot jest moją bardzo ważną częścią życia. Więc zapraszam Was serdecznie i zapraszam za tydzień!